jak grać z Zarią? Mam już masę, teraz trzeba pomyśleć o rzeźbie. Witaj na moim poligonie. Może potrzebujesz trenera osobistego? Przydałby się, ale jesteś... silna jak góra. A masz pojęcie o kulturystyce? Wyciskam więcej niż ty. No okej, zgadzam się, byś mnie trenowała. To od czego zaczynamy? Na ziemię i dajesz 20 pompek. Pompuj, pompuj. Robię już 5. serię. Czy ty jesteś bez litości? Chciałem powiedzieć, że bez serca, ale to też. Dobra, koniec na dziś. W ramach podziękowań zrobię o tobie wesoły poradnik. Mam ochotę cię uściskać jak wielkiego, puszystego, syberyjskiego misia. Może lepiej nie, bo... złamie cię. No właśnie. Zarya pasywnie zbiera energię, bo energiczna z niej babeczka. Każdy punkt energii sprawia, że obrażenia przez nią zadawane zostają zwiększone o 1%. Czyli 100 punktów to 2 razy większe obrażenia. Ale żeby je zdobyć, trzeba się nakombinować. No i zanikają w tempie 2 punktów na sekundę. Głównym orężem Zaryi jest takie ciężkie działo cząsteczkowe. Na lewym przycisku myszy Zarya odpala swój laser, by zadawać 95 punktów obrażeń na sekundę. Alternatywnie na prawym przycisku myszy wystrzeliwuje energetyczny granat, który w kontakcie zadaje 45 punktów obrażeń. Oczywiście obrażenia są zwiększone przez wcześniej wspomnianą energię. Niestety żaden z ataków Zaryi nie może walić hedzików. Na shifcie Zarya otacza się barierą cząsteczkową, która w ciągu 2 sekund może pochłonąć do 200 punktów obrażeń. Pochłonięte punkty obrażeń przekładają się na punkty energii, ale nie więcej niż 40. Na E Zarya otacza wybranego sojusznika taką samą barierą cząsteczkową jak siebie. Ta również może pochłonąć do 200 punktów obrażeń w ciągu 2 sekund oraz również przekazuje wchłonięte obrażenia na poczet energii Zaryi. Również nie więcej niż 40 za jednym razem. Dodatkowo warto wspomnieć, że czy to Zarya, czy sojusznik otoczeni barierą cząsteczkową są odporni nie tylko na obrażenia, ale również na wszelkiego rodzaju negatywne efekty, takie jak ogłuszenie czy spowolnienie. Używanie bariery wymaga niezłego wyczucia czasu, jednak pozwala również lekko trollować przeciwnika, gdy na przykład aktywujemy barierę i na 2 sekundy wybiegniemy w zasięg działka, by podładować sobie energię. Ulti Zaryi to uderzenie grawitonowe. Strzela ona specjalnym granatem, który w miejscu, w którym wybuchnie, zaczyna przyciągać wszystkich okolicznych przeciwników, wystawiając ich na łatwe obrażenia. Trwa to przez 4 sekundy i w tym czasie zadaje przy okazji śmieszne obrażenia w wysokości łącznie 22 punktów. O ile ulti Zaryi samo w sobie nie jest jakieś super hiper ekstra wypasione, o tyle w połączeniu z ultami sojuszników, jak np. smokiem Hanzo albo bombą złomiarza, pozwoli niejednokrotnie wyeliminować całą drużynę za jednym zamachem. Warto też mieć na uwadze, że niektóre postaci, takie jak Genji czy Winston, mogą użyć swojej umiejętności mobilności, by uciec z zasięgu ulta. A jak wy gracie Zaryą? Znacie jakieś fajne sztuczki? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli natomiast filmik wam się spodobał i chcecie więcej, zapraszam, by zostawić łapkę w górę. W komentarzach możecie też proponować bohatera na kolejnym poradnie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!